Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankuś, zapraszam na kolejny, być może ostatni odcinek z Dying Light 2. Co tu dużo gadać, nie przedłużając. Ścigamy Waltza to w zasadzie od samego początku tej gry, ale jesteśmy bardzo blisko złapania go. Taka jest różnica między teraz a początkiem gry. Oczywiście pierdyliard drzwi, przycisków, guziczków, po cholerę to tyle tego wszystkiego. Żeby cutscenka była, wiadomo. U, to już? Myślałem, że po drodze jakieś zombiaki, renegaty. Idź. Nie chcę cię zabić. O. To była Mia? Ona tu jest? Tak. A teraz idź, póki możesz. Ha. Ostatnie ostrzeżenie. Nagle... ci się odmieniło, tak? O co w tym chodzi? Do czego jej potrzebujesz? Ona... ona żyje? Można tak powiedzieć. Ale dlaczego? Dlaczego ją tak torturujesz? Czyli naprawdę nic nie pamiętasz, Aiden? Daj mi klucz i odwołaj te rakiety. Już na to za późno. Za późno? To miasto miało swoją szansę. Lata temu. Zanim zniszczono moją pracę. Wielu zginęło. Ale jak wielu przetrwa? Co? O czym ty do cholery mówisz? Dlaczego mnie ścigasz, Aiden? Czego chcesz? Obiecałem mi. Co obiecałeś? Dlaczego ciągle udajesz, że nie znasz prawdy? Skup się. Przypomnij sobie. Jest taka opcja dialogowa? Skup się, przypomnij sobie. Wyleczysz ją? Robię to w mojej mocy, ale jest słaba. O wiele słabsza od reszty dzieci. Dlatego złapała wirusa. Ale ty możesz ją ocalić. O ile... widzisz, chcą zatrzymać moje badania, ale nie wiedzą, że już prawie mamy lekarstwo. Cokolwiek się stanie, musimy. Cokolwiek się stanie, musimy trzymać się razem. Nie. Nie obiecałeś jej. Obiecałeś mnie. Nie. Nie, nie, nie. Nie. Torturowałeś nas! Krzywdziłeś mnie! I mnie! Nie, Aiden. Nie skrzywdziłbym własnego dziecka. Mia to moja córka. I wiesz o tym. Byłem blisko. Chciałem znaleźć lekarstwo. Dla niej, dla wszystkich, z twoją pomocą. I znajdę je. Za wszelką cenę. Do tego posłuży ten klucz. Walt? Walt, stój! Wkrótce, Zach, pocisk. Udaj się do najbliższego schronu. Walt! Trzeba to zatrzymać! Jeszcze jeden krok i zginie. Daj mi klucz! Nie mogę. Mija go potrzebuje. Jak go weźmiesz, zginie. Shit! Pociski obrócą miasto w gruzy! Inaczej się nie da. Ten proces musi dobiec końca. Nie mogę na to pozwolić. Więc musisz zginąć! O, ależ mamy piękną arenę. Dobra, no to skoro ona już nie jest moją siostrą, to actually... wyjebane. Ratujmy miasto w takim razie przed szaleńcem. Jakby, no, rozumiem jego pobudki. Jest przepotężny, może sobie pozwolić w zasadzie na wszystko. Nawet na zniszczenie... Ej, morda psie. Zejdziesz tu do mnie, czy ja mam wrócić do ciebie? Chyba mam wrócić. Dobra, bo już myślałem, że end of the game i już tam nie wejdę. Czy to jest jakaś drabina? No jest, ale musiałbym sobie ją zrzucić. Dobra, tędy chyba dam radę wejść. Daj mi chwilkę, Waltz, już do ciebie idę. Ojej. O kurde, ale na szczęście mam paralotnie. Siemano! Takiego wejścia na arenę to jeszcze nie widziałeś, co? Nie, nie zginę. Znaczy pewnie tak, ale... Zmuszasz mnie do tego, Aiden!
No, a ty mnie do innych rzeczy. Ja nie chcę, żeby moi... A! Kurwa, wciskanie H, żeby się wyleczyć, jest to tak, kurwa, głupie. Zwłaszcza podczas takich sytuacji, gdzie boss po prostu nakurwia. Co jest? Przeleciałem w pizdu! Nie bij! Jezus, jak on napierdala! Co ja mam zrobić? Chwila, moment, dobra. Raz, dwa, teraz, trzy. Nie, on napierdala non stop. Nieważne ile razy. Raz. Jezus Maria, serio, nawet masz przeciwpowietrzne te swoje pierdolnięcia, które lecą po ziemi. Poświęciłbyś mi, żeby ocalić to przeklęte miasto! Tak! Teraz tak. Jak się dowiedziałem, że niepotrzebnie jej szukam. A, jeszcze mam... No nie wierzę! Co za gówno! Chłop o, teraz mogę mu jebnąć, spoko, nawet połowy życia nie ma, już się wypstrykałem z apteczek prawie. Czy on przestaje napierdalać tymi swoimi atakami chociaż raz? Czy nie? Dobra, teraz jakby się trochę uspokoił... Zamknij się. Nie wiem, może jak wpadnie w ten szał, że zaczyna uderzać po prostu po ziemi, to trzeba się odsuwać i czekać aż skończy, może się zmęczy? Czy coś? No teraz jakby mu w ogóle przeszło ten atak, nie? Zniknął całkowicie. O nie, zaczyna znowu, dobra. Jebną, okej. Cyk. 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 Nie, no on chyba nie kończy. Nie, o, zmęczył się! Jednak, dobra, czyli tak trzeba robić. No, to inna bajka. Oj, to tak na więcej niż jeden cios się zmęczył. Dobra, no to mogłeś mówić od razu, typie. Po prostu wcześniej w tym obserwatorium tak nie walczył, no to skąd miałem wiedzieć. Raz. Dwa. O, dobra, już. Czyli na dwa ciosy się. Raz. Dobra, easy. Ostatecznie easy. Trochę nie ogarnęłem na początku, ale... Raz. O, dobra! Tym razem tylko raz sobie pozwolił. Zajebać. Nie, wypadł. Dobra, wrócił do normalnych ataków. Już nie. Pyk, a nie, to było takie jebnięcie po prostu. Dla samego jebnięcia. Ale to już nie jest moja siostra. Właśnie mi jedyną motywację zabrałeś, stary. Tylko błagam bez QTE, bo się wkurwię. O, druga faza. Fantastycznie. Uwielbiam drugie fazy. Mam cię gonić? Czy będziesz... A, będzie mnie zaskakiwał pewnie. Z mgły, tam cię widzę. Widzę cię, widzę, co cały czas cię widzę. Dobra, tylko jak... O, jak ty będziesz mnie... Ej! Nie róbmy tak, dobra? To jest głupie. Dobra, teraz go nie widzę. Teraz go widzę. Jak ja mam mu? Kiedy mam mu krzywdę robić? Dobra, tam biegnie. On się ładuje na chwilę. I spierdala. Aha, dobra, to były... To musiało tak być, czyli masz jakieś trzy takie ataki z... Do skoku. Ała. A ja muszę w tym czasie... Po prostu cię unikać, dobra. Jep. Dobra, nara, nara, nara. Okej, on zaczyna biegać, to ja się wyleczę w tym czasie. I po prostu muszę go unikać. To jest trochę jak walka z tym, ze smokiem pod koniec Wiedźmina 2. W sensie smok miał taką fazę, że po prostu wzlatywał w powietrze. I wtedy w zasadzie nic nie można było mu było zrobić, tylko unikać. I potem zlatywał i dopiero można było go siekać. O, żeś mnie zaskoczył. Nie. Dobra. Nie, raczej silnych ciosów tutaj nie ma co próbować na niego ładować w ogóle.
Kurwa, jak napierdala! Co ty? W pogo tańczysz? Uspokój się. Kurwa, jak się odpalił. Trochę się nie dziwię, chcę mu córkę zabić, ale... Dobra, uciekł. A! Wrócił bardzo szybko. Co ja robię? No chodź, chodź. Op. Nie, 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 dobra. Pomału, pomału, pomału. On zaczyna kilka ciosów naraz tam wysmykiwać, także... Wow, szkoda, że wyłączyłem latarkę. Walt, to ostatnia szansa. Zawsze taki byłeś, Aiden. Dobry, prawy. Dlatego tak cię kochała. X-13 to jej ostatnia szansa. Co by powiedziała, gdyby wiedziała, że wszyscy zginęli przez nią? Masz rację. Masz rację. Nie chciałaby tego. Dlatego nie może się dowiedzieć. O, wiedziałem, że to powiesz. Nigdy. Dalej, kiedy ja się wkurwię w końcu? Dobra, co ty tam robisz? Mam cię gonić? A sam siebie nie możesz? Serio? Mam tam włazić teraz do ciebie? No dobra. O, drabinka spadła, spoko. Ej, tu jest ten! Whee! O, coś... O, nowe ataki, co? Nie lubię tego. Dobra, kilka machnięć i stoi jak kołek. Dobrze. Machu, machu. I po strachu. Hehe. Dobra, a dobra, widzę, widzę, widzę. Oczywiście, że finałowa... No, dawaj dalej. No ej, ten. Nie zatrzymuj się. Finałowa walka musi mieć i walkę, i parkour, wiadomo. Znowu te? Nie, dobra, tylko na chwilę. Beast. Fajnie jakby był na przykład jakiś delikatny bug. I można byłoby go przewrócić na przykład i roztrzaskać mu łeb. To by był taki one hit kill. A on jest wysoki w ogóle. Jest skubany, dość wyższy ode mnie. Dobra, nara, ja tu mam, widzę, apteczkę. Więc pozwól na chwilę, zaraz mi się broń rozdupi w ogóle. O, mogłem ze sprintem? A dobra, na szczęście. Nie trzeba było. Jeszcze będę musiał w trakcie walki broń sobie wymieniać. Siemano. No. Ła, dobra, uspokój się. Machasz tymi łapami jak poparzony. Aj, prawie. No, uspokój się. I przyjmij cios. Nie? Bez takich. Ała, ała, ała. No ty draniu. Przeklęty draniu. A masz. Może tutaj dwuręczniak by się przydał. Żeby mu rzadziej pierdolnąć, ale konkretnie. Tam jesteś. Dobra. O, bardzo dużo drabinek tu się poodblokowywało. O, ty kamorami rzucasz? Taki jesteś? Niemiły. O, tu też widzę apteczkę, będę sobie mógł dorzucić. Bardzo fajnie. O, yeah. Weszło aż miło. Dobra, poszedł. Pizdiet. Dawaj. Ha! O kurwa. No to ekstra. Fajnie, że mi zrzucił kamorem podczas mojego... No i nie, no ja pierdolę. Nie, od nowa takie gówna. Kurwa mać. Że ja nawet nie miałem opcji tam nic zrobić, jak już leciałem, bo leżałem na plecach. Więc se mogłem, kurna. Dobra, bo teraz już jestem zdenerwowany, będę robił głupie błędy. Głupsze niż zwykle. Niestety. Dobra, a czy ja mogę go próbować kontrować? Wątpię w sumie. Raczej głupie.
Odejście tam gdzieś na górę mogę wleźć w ogóle, o co chodzi? Dobra, to było durne. No, co mam zrobić? Ja tam nie słynę z dobrych decyzji. Zwłaszcza podczas walki, której trzeba trochę pomyśleć, co zrobić. Dobra, odleciał peczonko. O nie, już nie mogę, bo zużyłem. Dobra, to czekajcie, to ja sobie w tym czasie może zrobię coś innego po prostu. Co my tu mamy? Coś dobrego. To chyba będzie najlepiej. No dobra, no to i tak. Dopiero jak to się zepsuje, to to sobie wybiorę jako następną. Brońkę. No to będę musiał uważać tam w tamtej miejscówce, jak zaczyna rzucać tymi kamorami. Albo już teraz nawet muszę uważać. Dobra, to jest drabina. No i kurde, czy tam też nie mogło być takiej jakiejś platformy, żebym sobie na nią mógł spaść? Zamiast spadania w pizdu. No nie wierzę, kurde. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, chodź tu. O, jeszcze jakby myszka przestała odpierdalać jakieś dziwne rzeczy, też było. Ej, tu coś leży na ziemi, a grzybki tu leżą. A na cholerę mi grzybki tutaj, serio? Byłaby opcja, żebym zaczął tracić wytrzymałość na tyle, że... żebym musiał z grzybków skorzystać? Dziwne. Dobra, bo on tu zaczyna rzucać tym gównem i on tym rzuca co chwilę, czy jak to wygląda? Czy raz se rzuci i jest spokój, czy rzuci raz na jakiś czas? Nie wiem. Raz rzucił. Okej, no czyli będę musiał uważać teraz, przechodząc na następną platformę. Co ty robisz? Aha! To fajnie się bawisz, kolego. A masz z łuku, no na pewno, kurwa, fajnie, że łuk to była druga opcja po prostu po tym, co miałem wybrane. O, to jakby takie trochę szybsze, a damage jest potężny. Dobra, rzucasz? Ostatnio, a tu jest w ogóle linka. Ale nie rzuca. Dobra, rzuca, jednak rzuca, jednak rzuca, daj mi wejść. A, tam żeś uciekł. Aaa, zobacz, pojebało mnie. Ui! Też umiem tak skakać, a teraz wpierdol. I tam było F, F, F! Kurwa. Nie zdążyłem. I serio, ten jeden rzut kamieniem mnie dzielił po prostu od zwycięstwa, nie? Silniejszy niż reszta, ale jednak uciekłeś.
Walt, klucz. Nie chcę cię zabijać. Dla ciebie sami zarażeni są chorobą. Walczysz z nimi o ostatni promyk światła. Ale nie rozumiesz, że jedyne co nas od nich dzieli to kilka minut ciemności. Klucz jest przy Mii, w maszynie, która ją wreszcie wyleczy. Nie dostaniesz się do niej. Nie, 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 Wolf, Wolf, nie, nie! No dobra, ale ja zostaję w tej formie, ma się rozumieć. Dobra, poszedł. Ja za tobą, kolego, tylko ja nie mam wyczucia w tym skakaniu. Ty jesteś trochę lepszy, przyznaję. Co, teraz wracamy, tak? Zabij Waltza. Ja mam go dorwać po prostu i go mu w pewnym momencie jebnąć, czy on przestanie uciekać? No, cholera wie. Dobra, tam gdzie to się wszystko zaczęło, czyli na dole. Fajnie, nie działają na mnie te chemikalia. Dobra, powoli, powoli, bo to, że ja jestem potężny... Czy jestem nieśmiertelny? Czy on mi nic nie zrobił, czy to po prostu taki lekki bug tutaj wyszedł? Bo ja się chyba nawet leczyć nie mogę. W obecnym stanie. Masz tam, giń! Drop! Ciekawi mnie, co to jest ten biały pasek pod jego życiem. Ej, dobra, bo ja mu mogę po prostu sromotny wpierdol wpuścić i spuścić, nieważne. Giń, kurwa. Się będę bawił. Daj mi klucz, albo wszystkich zabijesz, rozumiesz? Oh, fuck. Wracaj, no już! Mia, to ty! Aiden, co ci się stało? Mia, klucz! Bez niego miasto zostanie zniszczone! Mia, użyj respiratora! Błagam cię! Już za późno! Mia, szybko! Potrzebujesz tlenu! Rozumiesz? Bez niego cię nie wyleczę! Próbujesz mnie wyleczyć od lat! Mam już tego dosyć! Ratuj tych ludzi, Aiden! Nie! Nie! Ja pierdolę. O Boże. Nie. Mia, proszę. Proszę. Oddychaj, skarb, proszę. Pomóż mi. Szybko! Generator! Błagam cię, Mia. Nie odchodź, proszę. Czy ona odeszła? Mia, walcz. Właśnie tak. Walcz, skarbie. Aiden? Zaraz wystartują rakiety. Miałaś się stąd wydostać, Lawan! Przestań mi matkować, Aiden, nie pieprz. Porwałeś Walta? Tak, Lawan. Znalazłem Mię. A klucz? Przepadł. Co? Klucz jest zniszczony, Lawan. To go on zniszcz, to kurwy. Te pociski zrównają miasto z ziemią. Nie zatrzymam tego! A zasilanie? Co gdybyśmy wyłączyli prąd? Musielibyśmy się dostać do elektrowni za daleko! Aiden, nie! O, nie, 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 nie. Musi być jakieś inne wyjście. Rozpoczęto odliczanie do wystrzelenia. Rakiety! Możemy je zdetonować przed startem materiałami wybuchowymi z magazynu!
Okej. Okej, to może zadziałać. Pójdę po... Czekaj, Loan! Daj mi... Trzymaj ją, Aiden! Ona wszystko zniszczy. Rozpoczęto odliczanie do odstrzelania. Aiden, mam materiały wybuchowe, ale trzeba je zdetonować ręcznie. Ja mogę to zrobić, ale uciekaj stąd! Jeśli zniszczy X-13, to wszystkich stracisz. Wszystkich, których kochasz. Dobra, już mogę detonować. Wiej! Naprawdę chcesz poświęcić wszystko dla tego miasta? Jak ocal Lawan? W jaki sposób? Jak ocal Lawan? Czy to powinno być ocal Mie? Czy to jest literówka? Lawan, obiecałem Frankowi, że nie pozwolę ci... Tak, coś chrzanił o tym, że jeszcze ocalę to miasto. Jak nie teraz, to kiedy? Weź inhibitor, Aiden. Zdążysz ją powstrzymać. Ocal laboratorium, ocal Mie, póki jesteś człowiekiem! Teraz ma tylko ciebie. Aiden, proszę, idź. Tylko tak można ocalić miasto. O, już nie mam czasu. Albo mam, ale o tym nie wiem. Albo coś się zbugowało. No... Pozwól Lawan zdetonować bomby, czyli... ci tu umrą. Kurwa. Nie pozwolę ci tak zginąć, Lawan. Nawet jeśli miasto ma nie przetrwać. Ale mam tylko to, nie rozumiesz? Nie możemy oboje zginąć. Uciekaj stąd. Nie mogę. Przepraszam. Zawiodłem cię. Przepraszam. Tak cię przepraszam. Udało ci się. Szybko, Aiden. Czas ucieka. Leć po Lawan. Hakon. Zabiorę stąd twoją siostrę. Jazda, dzieciaku! Lawan, idę po ciebie. Ja nichuja nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Cicho tam. Ja tu się zastanawiam, czy jest okej. Nie żartuję. Nie musimy oboje zginąć. Nikt nie zginie. Chyba, nie wiem, kurwa. Dawaj, Aiden, dawaj. 130 metrów, półtorej minuty, damy radę. Kurwa, wyciągnę cię stamtąd. Wyciągniemy cię, a potem zajmiemy się rakietami. Nie mamy czasu. Mamy. Już tu jestem, za późno. Dobra, teraz żebym nie spierdolił wspinania się tam na górę. Aiden! Dlaczego mnie do cholery nie słucha? Jeśli myślisz, że coś między nami jest, to się mylisz! Adam, pierdolisz, łap się tego, Aiden, błagam. Dobra, dzięki. Nie, w górę. Jeszcze jeden krok. Cicho bądź. Nie przeszkadzaj mi teraz, błagam. Rozumiem? Nie przeszkadzaj mi teraz, Lawan. Ja pierdolę, nie tu miałem skurwa mać. Chuja zdążę. Tu miałem wskoczyć, ja pierdolę, szybciej do kurwy nędzy. Stąd gdzie? Kurwa, jak ja tego nienawidzę tutaj, dobrze? Nie zdążę, ni chuja. Ja pierdolę. Dobra, jestem. Aiden, ani kroku! Rozpieprzę to wszystko! Wynoś się stąd, Lawan, ja to zrobię! Po raz ostatni mówię, spieprzaj stąd!
Stay human, Aiden. Stay human, kurwa, proszę cię. Proszę, nie. Wszystko niszczysz. Do wszystkich, którzy przeżyli atak, udajcie się do Rybiego Oka. Można tam otrzymać pomoc i jedzenie. Powtarzam, do wszystkich, którzy przeżyli atak. Zdarzył się cud. Kantyna przetrwała katastrofę. Cud, mówisz? No raczej. Nawet butelki przetrwały. Ale nikt tu nie przychodzi. Połowa mieszkańców miasta leży pod gruzami. Co pijesz? Piwo. Byle nie wygazowane. Niezłe. Przesyłka z Baines. Dla Franka. No, no. Nikt nie chciał z nim gadać przez 11 lat, a nagle zrobił się strasznie sławny. Jak to dla nocnych biegaczy, przekaże samej Lawan. Teraz ona rządzi. Przechodził tędy ostatnio któryś z moich ludzi. Czyli pielgrzym? Dlaczego pytasz? Bo szukam kolegi. Myślałem, że to będzie. Był tu pielgrzym, ale już go nie ma. I gdzie poszedł? Gdziekolwiek go poniosło. Jak z wami wszystkimi. Znalazł to, czego tutaj szukał. W pewnym sensie. Mówi się, że szukał swojej siostry. Ale znalazł kogoś dużo bliższego.
postanowił ją za wszelką cenę ocalić. To dlaczego nie został? Podobno zaczął się zmieniać. Zaczął brać środek, który go wyniszczał. Tacy jak on lepiej się czują na szlaku. Ej, ty, paniaku! Pamiętasz nasz układ? Nie próbuj się wycofać. Nie będziesz ze mną bezpieczny. Bez ciebie też nie będę. Prowadź, młody. To do oceanu, dzieciaku. No kurwa, to nie wiem, czy w tej grze jest jakieś rozgraniczenie na dobre i złe zakończenie, ale jeśli ja miałbym oceniać, to chyba wybrałem dobre, lepsze, fajniejsze, nie wiem, nie mam pojęcia, trudny, mega trudny był ten wybór na samym końcu, znaczy... Trudny, nie trudny, no zabiłem pół miasta tylko po to, żeby ratować Lawanę, od której i tak musiałem ostatecznie odejść. Więc tak jakby lipa trochę, co by się działo, gdybym pozwolił jej to zdetonować? Cholera wie, może i tak by nie wyszło i wszyscy byśmy tam poginęli. Co z Miją? Hakon ją niby wyniósł, ale dokąd? Co się stało? Czy przeżyli? Czy ona przeżyła? Nie wiem, nie mam pojęcia. No i co? No i tyle. I skończyliśmy główną fabułę Dying Light'a 2. Zadania poboczne i wszelkie aktywności pewnie będą się pojawiać gdzieś tam na live'ach. W jakimś tam najbliższym czasie, mam nadzieję przynajmniej. No a z fabuły, cóż, to tyle. Może nie była jakoś turbo porywająca, na pewno była lepsza niż fabuła jedynki. Finał też był o wiele, o niebo lepszy niż finał jedynki, chociażby to, że mieliśmy jakąś faktycznie walkę z finałowym bossem, a nie pieprzone QTE. Także fajnie, że ktoś tu poszedł po rozum do głowy i zrobił to jednak inaczej i lepiej. Ogólnie duże rzeczy zostało tutaj zrobionych lepiej w porównaniu z jedynką. Sam parkour był tak miodny, walka tak samo, po prostu ta cała otoczka była tak cudowna, że pozwoliła przymknąć oko na te pewne właśnie niedociągnięcia fabularne, na które niestety Dying Light 2 trochę mam wrażenie cierpi. Chociaż, no nie wiem, głównym problemem mi się wydaje jest to, jak szybko uśmiercali postacie, które dało się polubić i których śmierć mogła faktycznie dotknąć nas trochę bardziej niż tak jak to miało miejsce faktycznie w grze. Zaczęło się od Alberto. No kurde, widzieliśmy gościa z 2 albo 3 razy w cutscenkach. No smutno się zrobiło, bo trzeba było jego synowi przekazać smutną wiadomość. Aiden się tam uniósł honorem, że obiecał, przez to musiał olać Hakona i tak dalej, i tak dalej. Później śmierć Roła, który też mógł być zajebistą postacią, gdybyśmy tylko widzieli go przez więcej niż 4 cutscenki w całej grze. Gdyby była jakaś interakcja jakakolwiek między tymi postaciami. Nawet nie było opcji, żeby wykonać zadanie z jakąś postacią. Nie było czasu, nie było możliwości nawet, żeby się przywiązać do jakiejkolwiek postaci, która tutaj występowała. No dobra, do Lawan i do Franka się faktycznie przywiązałem, ale no oni byli przez połowę gry, no i do Hakona, no ale ta trójka była przez połowę gry, więc można było zdążyć się do nich przywiązać. A do Roła, Alberto czy tej ostatniej pani doktor, nawet nie pamiętam jak się nazywała, no to no lipa, chociaż bardziej ze śmiercią tej pani doktor to miałem wrażenie chodziło o to, że Aidenowi już odpierdala i po prostu niewinną osobę zabił w przypływie jakiegoś tam szału. Tu nie chodziło o to, że miało nam być smutno z powodu samej śmierci, tylko to, że Aiden właśnie w taki sposób ją zamordował. Ale to też mogła być fajna postać, która została po prostu momentalnie przekreślona. I z tym mam największy problem, że po prostu te postaci nie dały zdążyć się polubić.
może gdybyśmy robili zadania razem z postaciami, w sensie gameplayowo, biegniemy obok siebie, walczymy ramię w ramię, to by wyglądało troszeczkę inaczej. A tak, w samych cutscenkach, dobra, to tu rozdzielamy się, ty idziesz tu, ja idę tu, każdy robi swoje, potem się znowu zbiegamy, dobra, to teraz ty idziesz tu, ja idę tam. No i taka to była kurna interakcja i wykonywanie zadań razem z NPC-ami. No tego mi brakowało bardzo, no. Żeby się faktycznie przywiązać do tych postaci. I to mocno kulało. I te wybory też zresztą. Niby te wybory były, ale wypinałem dupę na szacha mata dosłownie w każdym możliwym momencie, kiedy tylko miałem taką okazję. A mimo to, jak szliśmy na ostatnią misję, że tak powiem, razem, to on zamiast mnie po prostu wyprosić z tamtej kantyny czy coś, no ma tam jakąś władzę, więc mógł mnie po prostu stamtąd wyjebać. Albo chociaż się wkurwić, że ja przyszedłem, to nie. Jak równy z równym, dobra, to plan jest taki i taki, idziemy go zrobić. Co prawda, on planował zdradzić i tak, więc w sumie było wszystko jedno, ale te wybory kompletnie nie miały żadnego znaczenia. Wybory, mam wrażenie, odnosiły się tylko i wyłącznie do tego, jakie bonusy będziemy dostawać w trakcie rozgrywki, czyli czy dostaniemy pułapki na samochody, czy kusze, czy wyskocznie tyrolki, srolki i tak dalej. To dla mnie do tego się sprowadzały wybory, tylko i wyłącznie. Cały czas wybierałem ocaleńców i tak byłem zmuszony w pewnym momencie pracować ze spekami, których i tak mogłem olać. I tak ogólnie główna baza, do której trafiamy na początku, czyli bazar, należy do ocaleńców i cały czas z nimi trzymamy, potem rybie oko. Nie wiem, może jakbym gdzieś tam wybrał espeków, to więcej bym przebywał nie w rybim oku, tylko na tym statku, a do rybiego oka bym tylko zaglądał co jakiś czas. Nie wiem, może faktycznie to się różniło, ale nawet nie wiem, gdzie był taki konkretny przełomowy moment, kiedy zdecydowałem się, że wybieram espeków, a nie bazarian, czy tam ocaleńców. No, ocaleńców. Bazarianie byli w Old Villador. Nie wiem, kiedy podjąłem tę decyzję. Kiedy był ten moment fabularny, że od tego momentu gra wygląda inaczej niż jakbyś zrobił coś innego. No nie wiem, nie mam pojęcia. No, tak jak mówię, fabuła była lepsza, to prawda, od jedynki, ale nadal jej czegoś brakowało. Głównie mam żal o to, że nie można się było właśnie przywiązać do tych postaci. Że tak jakoś to kulało wszystko. I nie do końca mi tam było przykro, jak chyba powinno mi być przykro, jak przynajmniej tak chyba sobie twórcy wymyślili, ale ogólnie gierka bardzo miodna, bardziej ją potraktowałem jako taki fajny fan i czasoumilacz niż jako coś, jakaś poważna historia typu Red Dead Redemption 2, bo tego to chyba nic nie przebije, w moim odczuciu przynajmniej, ale Dying Light 2 Babies, ale co? Ale no, ale bawiłem się świetnie, naprawdę, bardzo fajny czasoumilacz. Były jakieś tam momenty, gdzie się denerwowałem, ale to bardziej chyba zależało od mojego aktualnego samopoczucia, a nie od tego, że gra mnie denerwowała. Albo, że coś było, nie wiem, nie do przejścia, nie do przeskoczenia, albo, że były jakieś głupie rozwiązania. Podejrzewam, że to, że nie zawsze widziałem drogę, gdzie muszę się wspinać, co jeszcze przybiło pieczątkę dosłownie w finałowej sekwencji i mało co tego nie spierdoliłem. Jestem ciekaw, co by się stało, czy to by było jakieś inne zakończenie, gdybym nie zdążył, co fajnie, gdyby było opcją, czy po prostu restartował od punktu kontrolnego. To już by była lipa straszna, gdybym nie zdążył, czyli Lawan zdążyłaby wysadzić te rakiety sama. Teoretycznie, ale bym nie wczytał do punktu kontrolnego i miałbym nieskończoną ilość powtórzeń, żeby do niej dotrzeć i ją ocalić. No ale w sumie co? Hakon przeżył, Lawan przeżyła, Frank przeżył, chłop z rybiego oka, barman przeżył, chociaż jakoś tam specjalnie nie byliśmy zżyci. Spike to nie wiem w ogóle, gdzie się podziewał, ale raczej nie mógł nie przeżyć. Także no, spoko, nie wiem co z szachmatem tylko, ale tam specy się na niego zbuntowali, więc o ile nie udało mu się jakoś uciec w jakiś spektakularny sposób, to podejrzewam, że się tam nim zajęli. Tak czy inaczej. No i dobra, no i co tu więcej przedłużać? O, akurat się dogadałem do 45 minut, więc spoko. Czy nie, u was będzie trochę mniej, ale nieważne, no to cóż. Żadne mi się jakieś ciekawe nazwisko nie rzuciło w oczy, żebyście mi mogli napisać w komentarzach, że tu dotrwaliście. Więc walić to.
Białach, Makary Gruszewski, Fortuna, Wojciech Fortuna. A to nie był jakiś, Fortuna to był chyba jakiś artysta, nie? Czy ktoś tak? Nie wiem, nieważne, nie będę się ośmieszał. No dobra, moi drodzy. To na dzisiaj to tyle i z całego Dying Lighta 2 Stay Human, co chyba ostatecznie nam się udało uzyskać, to też by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A my widzimy się w kolejnych odcinkach i kolejnych seriach. I w DLC w czerwcu się widzimy. Jestem ciekaw, jak oni to powiążą. Koniec tej historii z tym DLC-kiem. Bo widzi mi się zupełnie inna historia, nie Aidena, tylko kogoś zupełnie innego. Ale no zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. Także no. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I cześć.